bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Wiedźmin 3. Dziki Gąs, z tej strony Bartul. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku postaramy się wykonać misję poboczną. Zatem udajemy się do tablicy ogłoszeń. Ale ja nie chcę na razie sen w wielkim mieście wykonać, tylko... iść w kierunku tablicy ogłoszeniowej. Tutaj trzeba uważać, żeby... żeby przy strażniku nie zebrać czasem czegoś ze skrzyni czy z pudełka, bo zostaniemy aresztowani. Dobra, tu mamy tablicę ogłoszeń. Zlecenie. Gwint w imię Wiwild to oszust. Dobra, odkryły nam się jakieś nowe miejsca, tak? Jeszcze mamy kawał mapy do zwiedzania. Cały Oxenfurt, który zostawiliśmy. Czas na kolejny, na kolejną tablicę. Zlecenie straży świątynnej miasta Nowigrad. Śmiertelne rozkosze. Rozgrywki w Nowigradzie. Walka na pięści, zlecenie potwór z okrawków. A? Generalnie to ja bym pogadał z jakimś sklepikarzem. Nie może być. Tyś jest Geralt z Rivii, zwany Białym Wilkiem? Rzeźnik z Blaviken? Wystarczy Geralt z Rivii. O co chodzi? Kilka lat temu taki jeden zapłacił mi, żebym przechował dla ciebie książkę. Mówił, że kiedyś tu przyjdziesz. Kto to był? Nie przedstawił się. Ale książka ma czerwoną okładkę, to pamiętam. Na pewno jej nie sprzedałem. No dobrze, poszukam jej. A może resztę książek też byś przejrzał? Interesuje mnie tylko ta jedna. Nowe zadanie, znajome z dawnych czasów. O kurde, co to jest? Sobie to zapiszę. Wesołe przygody Muriel, pięknej łotrzycy, uciesznymi rycinami opatrzone. To kurwa ma być za książka. Czy raki jak leczyć? Studium naukowe z przyrzeganiem. Mój manifest. To pewnie ta. W środku jest jakiś list. Moribunda, ostatnia podobizna wampira. Tyromancja albo szlachetna sztuka wróżenia z sera. Matko i córko, kto to wymyślał? Znajome z dawnych czasów. Sobie dzisiaj wykonamy to zadanie. Znajome z dawnych czasów. Zajrzymy do ekwipunku. Przeczytamy wszystkie te książki, które tutaj znaleźliśmy. List od A. Wiedźminie. W oceanie możliwości są wydarzenia mniej prawdopodobne i bardziej prawdopodobne. Nie jest łatwo wyłowić te pierwsze, nawet jeśli sięga się umysłem przez czas i przestrzeń. Zlecenia. A tu mamy Oreny i Floreny. Już wykonane to zadanie? Ludzie, poratujcie, chory jestem nabity. Dasz koronę? Dasz koronę? Dam. Dobra, to zadanie takie króciutkie było. Trzeba coś wziąć lepszego. Nowigrad.
Wściekłe pięści, to też za słaby poziom mamy na razie. Partyjka z karczmarzami. Gwint w Nowigradzie. O co tego no... Tego gwinta by trzeba ograć. Jest po drodze za bardzo. Po kłębce. Po nitce do kłębka. Co to za miejsce jest? Dobra, może to zadanie sobie wykonamy. Po nitce do kłębka. 227 stóp. Że drugi koniec miasta. Zapłaczesz. O kurde, mamy przeciążenie. Trzeba się udać do jakiegoś kowala. Kurcze, który jest daleko stąd. Matko i córko, ja tego nie lubię, tego zapełniania się ekwipunku. Na pewno nikt z was tego nie lubi. Udamy się do tego kowala, chociaż nie wiem, czy jest noc. To już mam jakieś zadanie. Masz odwagę powtórzyć te oszczerstwa, patrząc mi w oczy? A pewnie! Jesteś mutant, odmieniec! Bezużyteczny relikt starych czasów, który trzeba spalić jak uschłą gałąź! Stój, pysk. Ilu ludzi uratowałeś przed śmiercią? Przed Bruksą, Leszym. To nie ma nic. Zadałem ci pytanie. Ilu? Niech to wam da do myślenia. W gębie to nasz kaznodzieja mocny, ale huknąć na niego to już ogon kuli. Chodźcie, ludzie. Gdyby z olejem zajadał, to byś wybladły nie był. Dobra. Takich jak ty nie powinno się do Nowigradu wpuszczać. Czas uderzyć do kowala. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś sklepikarza, tak? A kto to jest? Vimevaldi. Proszę, proszę, kogo ja widzę? Sam biały wilk zawitał w moje skromne progi. Czym mogę służyć? Zagrajmy gwinta. Potrzebuję pieniędzy. Chciałem zaciągnąć pożyczkę. Oczywiście, zaraz ustalimy szczegóły. Tak po prostu? Pani Yennefer z Wengerbergu już dawno temu zadeklarowała się jako żyrantka na wypadek takiej okoliczności. Prócz tego mamy sprawdzone sposoby na odzyskiwanie długów. Trzymano nowy przedmiot, 100 koron. Czym mogę służyć? Zwróćmy tą pożyczkę, może lepiej. Chcę spłacić zaciągnięty dług. Znakomicie. Twoja wiarygodność kredytowa właśnie wzrosła. Majstrałpia, stracił tylko 30 koron. Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na koronę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. Nowigradzkie korony, 991. Czym mogę służyć? Jak tam interes? Naprawdę nic ciekawszego nie przychodzi ci do głowy? To jak pytać rybaka, czy biorą, albo starą babę, jak zdrowie. Interes się kręci. Na wojnie można zarobić, jeśli się wie jak. Jeszcze zanim Nilfgaard przekroczył Pontar, zakontraktowałem dostawę drewna i żelaza z Kowiru w transakcjach zabezpieczonych, więc mam na tym siedmiokrotne przebicie. Ładnie. Tak się wydaje. Ale jak odliczysz pogłówne dla nieludzi? Datki na kościół, podatek wojenny i koszta bieżące. Zostają jakieś marne drobniaki. Kilkanaście skrzyń, nie więcej. Do następnego. Winta to będziemy grać innym razem. Dobra, trzeba uderzyć do kowala. Sprzedamy te przedmioty, które mamy. I aktywujemy tą misję. Po nitce do kłębka. Nie wiem, czy tędy przejdę do kowala.
Jak będzie spał, to użyjemy medytacji. Gdzie on jest, kurde? Daleko się stąd widzę. Tu jeszcze kawałek. A ten? Może wykuje dla mnie jakąś broń. Ciemność widzę. Bart. Cześć. Jak się masz? Ej, ładna ta ulicznica jest. Ale czekajcie, bo ten kowal to śpi chyba. A Tori to jest chyba ten mistrz. Kowalstwa. Pierożki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam. A niech mnie Wadgern w moim lokalu. Nie może być. Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? Mahakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. Elfi specjalista od mieczy. Ty musisz być Ape Harhatori. Ha, no, wydało się, to ja. Geralt z Rivi. Słyszałem o tobie wiele dobrego. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? Szukam dobrego miecznika. Znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chęt dożony Van Horn... Nie wiem, o czym mówisz. Nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. Ohoho. Sporo tych mieczy i to nie byle jakich. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest, ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmażu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek kowalski? Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna. A on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Kim jest ten Ernst Van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny. Wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć. A jak trafiło na chędożonego nieludzia, to donieść władzą, że jest hawekarem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. Nie poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem. Okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka. A w Nowigradzie mało kto się porywa na Tasaka. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jakim ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Jasne. Mam ci załatwić dostawy niby skąd? Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. No tak, on raczej nie przejmuje się embargiem Tasaka. Tylko że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie. Nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Jasne. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? Zapomnij o tych śmieciach.
Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigradzkiego podziemia. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukinsynowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz, katapultę. Dobra. Ustaw spotkanie. Zgadzam się. Weźmy to zadanie. Ustawiam spotkanie. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu w dokach. Dobra, weźmy to zadanie. Miecze i pierogi, aha. To jest to zadanie, które wymaga... Kurde, 24... poziomu. A, więc co, spróbujmy. Dobra, może się kurde uda. Trochę kurde to zabójstwo. Ale zobaczymy, może się uda. Ale rzuć mnie jak pęknięta blizna. Ej ty, panczyku, złą porę się wybrałeś do tej dziedziny. To ten pan... A ty? Nie wpierdalaj się między wódkę i zakąskę, bo to nie twoja rzecz. Po prostu wypierdalaj stąd. Umówmy się, że nie słyszałem tego, co do mnie mówicie. A teraz odejdźcie, póki to możliwe. Widzę, żeście mocni, ale tylko w gębach. Kurwa, przestraszymy się obrońcy paniczyków? Pokażemy mu, jak się takie sprawy załatwia w naszym rewirze. Nigdy się nie nauczycie. Super. Dziękuję za pomoc. Z tą hołotą nie można inaczej postępować. Sami się proszą. Ty też prosisz się o kłopoty, przychodząc tu o tej porze. Zwłaszcza w takim stroju. Przywiodły mnie tu interesy. W takim razie powodzenia. Poczekaj, pomogłeś mi raz. Może zechcesz pomóc i drugi. Tym razem nie tylko za dobre słowo. Matko. Czymże? Nie jestem ani ochroniarzem, ani mordercą do wynajęcia. A któż ci powiedział, że o to mi chodzi? Po prostu zapraszam cię na mały spacerek. Jeżeli po drodze coś się wydarzy, cóż, być może wtedy będziesz miał okazję zarobić. Co ty na to? Jasne, jasne. Zgoda. Będę szedł krok za tobą. Trzymaj miecz na podorędziu. Oczywiście tak na wszelki wypadek. Oczywiście. Zawsze tak robię na przechadzkę. Spacer po nadbrzeżu. Wiecie co, kuźwa, już teraz zgłupiałem. Nie wiem, które zadanie brać. Spacer po nadbrzeżu. Ono wymaga 12 poziom. Mamy mały problem. A ja dalej nie sprzedałem swojego sprzętu. Chyba niech będzie ten spacer po nadbrzeżu. Witaj. To tutaj? Witaj, Wiedźminie. Kawałek dalej. Gotowy? Daj mi chwilkę. Poczekaj chwilę. Dobrze, ale pośpiesz się. Zaczekaj, bo mi się aktywowały dwa zadania. Kuźwa, teraz nie wiem, które wykonać. Ajajajajajajajaj. Jak ja tego nie lubię. Dobry byłbyś z siebie, Maryna. Dobra, voilà. Czekali tu na ciebie. Co ty się wplątałeś? To zwykłe matoły. Nie wiedzą, że nie zadziera się z grubą rybą. Będę o tym pamiętał podczas wypłaty. Nie myślałem, że dożyję dnia, w którym nasi rajcy wpuszczą ich do miasta. Pożałujesz dni do dworska, że cię tu twoje nogi w pończoszkach. Nie pomogą żaden protektor. Ah!
wpadają jak muchy. Nawet nie mam miejsca pozbierać ekwipunku. Jeden z nich mówił coś, że nie pomoże ci żaden protektor. Co mi się poddałeś? Powiedzmy, że znalazłem pewną niszę, którą postanowiłem wykorzystać. Szczegóły zatrzymam dla siebie, bo nie... Oh shit. Spóźniłeś się. Powiedzmy, że miałem nieprzewidziane przygody po drodze. Najważniejsze, że możemy przejść do sedna sprawy. A co to za jeden z tobą przyszedł? To jest mój ogrodnik. Nigdzie się bez niego nie ruszam, bo przynosi mi szczęście. Tylko żebyś mi tu nic nie kombinował, jasne? O co tu chodzi? Może pójdziesz przekopać bławatki? Tu nie ma bławatków. Upewnij się, poszukaj! Dobra, do rzeczy, bo nas zima zastanie. Mam dla ciebie 4/4 od razu, plus kolejne 2 niebawem. Jeśli nie kłamałeś, co do zapotrzebowania. Nazywam się Ginter de la Virac i nigdy nie łamię danego słowa. Rozprowadziłem poprzednie 4/4 bez problemu i jest zapotrzebowanie na więcej. To się zobaczy. Jesteś winien 5000 koron za ostatnią partię. Co? Umawialiśmy się na 4000, a ja nie lubię krętaczy. Nie próbujcie mnie oszukiwać, bo dostaniecie wiedźmińską brzytwą. Prawda? Prawda. Nie obchodzi mnie, kto komu ile jest winny. Ale ten człowiek mi płaci, więc lepiej, żeby miał czym. Wiedźmin, nie wiedźmin, wszystkim nam nie dasz rady. Chcecie sprawdzić? Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Niech będzie 4000. Zbieramy się. Interesy z wami to czysta przyjemność. Cóż, poszło lepiej niż bym się mógł spodziewać. Czy to był koniec spaceru? Tak, a oto i twój trzos. No dobra. Misja wykonana. Jedno pytanie. Komu sprzedajesz fistech? Ach, mam wielu znajomych w wyższych sferach. Są wymagający i dobrze płacą, ale fistech musi być najlepszej jakości. Miło mi było poznać. Ja również. Miłego dnia. Spacer po nadbrzeżu. Nie właśnie mu powiem! Ale kurde. Czym ja walę pięściami? Prawie ich pokonałem pięściami, no nie wierzę w to. Dobra, nie ma miejsca znowu. Trzeba się pozbyć tych gratów. Uderzymy do jakiegoś kowala, sklepikarza, cokolwiek. Widzę masę rzeczy można znaleźć. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Aha, na końcu tutaj, dobra. Amatorzy. Co tu za gość? Szczanin ubogi. Kowal, tu jest kowal. Aha, to jest ten, który mamy wykonać tą misję, więc to nie, tego nie będziemy robić. Nie będziemy na razie z kowalem rozmawiać. Ponicę do kłębka, może to byśmy wykonali, co? 570 metrów stąd. Mam nadzieję, że się nic nie stanie, jak ten kowal tutaj zaczeka. Szybka podróż, dobra. Do bramy będzie bliżej. Mam nadzieję, że tu znajdziemy jakiegoś handlarzyka. Kurde bela, tu ktoś jest, dobra.
Trzeba szybko zagadać, sprzedać towar i kolejne zadanie przed nami. Dobra. Bo jeszcze śpi. Super. Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Chętnie obejrzę twój towar. Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze... Dobra, możemy sprzedać, spoko. Ho, ho, ho. Się nam miejsca zrobi, ale już goś nie ma... O, co to kurde jest? Maska wilka. Kupmy to. Przedmioty fabularne, o proszę. 30 punktów mu zostało. Dobra, zawsze więcej miejsca trochę. Bywaj. Kupiliśmy jakieś maski, to jakiś przedmiot fabularny. Myślę, że się to przyda nam. Teraz czas wrócić do zadania. Po nitce do kłębka. O, tu jeszcze mamy coś. Dobra, zostawmy tą misję na razie w spokoju. Mamy znaczek, więc typek nie zginie. Na razie wykonajmy to zadanie. Zły pomysł. O kurde, ale mu główka poszła. Sorry panowie, ale... Ze złym panem żeście zadarli. Gra jest, powiem wam, rewelacyjna. Już jesteśmy na miejscu. Tutaj mamy nawet szybki teleport. Nie lubimy tu włóczęgów. Ja w sprawie ogłoszenia. Ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potwora. A tak, nadzorca Lundię wywiesił. Jakaś bestia nawiedza przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku. Chciałbym porozmawiać z nadzorcą. Kiedy on nie przyjmuje petentów. To czym właściwie się zajmuje? Z nadania Rady Miejskiej wydaje łachmaniarzom mąkę i kaszę. Znaczy się, nie osobiście ma do tego ludzi. Zaś on sam... Nadzoruje. Rzeczy samej. Mam zamiar zapolować na tego potwora. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. Kto się zgłosił? Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. O kurde. Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary. Kiedy znaleźliście ostatnią ofiarę? Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. Tam, po prawej. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą, gdzie je znalazłem. Dobra, bywaj. Dzięki, bywaj. Po nitce do kłębka. Tutaj mamy nowy punkt. Trzeba by zawieźć ser do miasta. Odniesienia. Czekaj, tu mam jakieś ślady. Wszędzie pełno obcy. To nie jest trop Garkaina ani Fledera. Ohoho. Trzeba zebrać ludzi. Co to się tu dzieje? To nie jest ludzka krew. Potwór był ranny. Bo tu mamy potwora.
wyssano z niego krew, gdy spał. Wampir niższy. Cholera, tylko nie wampir. Nie lubię wampirów, bo oni się regenerują, skurczybyki. Tutaj mamy jakieś ślady. Wygląda na to, że był osłabiony i skradał się na brzeże. Wytrop potwora grasującego w okolicy za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Jak ja to lubię. Gra jest genialna. Okej, tutaj mamy. Tutaj kończy się trop. Poszukam śladów po drugiej stronie. O matko. To wio. Laster i wiedźmin jedziemy. Co my tu mamy? Masę skrzyń. Ruchła szczurów, tułek wyszła z wody. Poszukam nowych śladów. Dobra, po nicy do kłębka odnajdź legowisko Ekimy. Shit. Na szczęście potwór chyba nie jest na wysokim levelu. Matko, tu rzeczy mamy. Się syczy już tam. Gatek jeden. Czego ja tej skrzyni nie mogę zebrać? To jest. Przygotujmy się na walkę. Shit. Dobra. Później to pozbieramy. Ajajaj. Dobra. Witaj, Lambert. Dobrze cię widzieć, wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Jeś się podziewał, chłopie. Co porabiałeś? Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lanexeter. Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem, oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. To trzeba wiedźmin, nie? Ta twoja sprawa do załatwienia. To coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, jak stracę. Chodźmy od razu. Chodźmy. Kurczę, ja zabrałem łupu. I co? A jak myślisz? Zrobiliśmy, co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie, pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Co racja, to racja. Chodźcie. Musimy jeszcze się wrócić tam. Kurczę, trochę spieprzyłem sprawę. Zły dialog wybrałem. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić z tonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Kogo? Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera.
Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuje. Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni. Straże! Do ciemnicy z nimi! Fuck. No i nic z nagrody. No nie wiem, że będę sam tu walczył. Ale głowa poszła. Oj, matko, matko i córko. Jeszcze mamy skrzynię. Więcej z nim kłopotu niż z Ekimą. Tauler zniknął, przysięgam. Inni też, wiem tylko co z Wien. Zatem co z Wien? Teraz cięgiem pije w siedmiu kotach. No widzisz. Jaki przestraszony. Co mu zrobił? Zabił go? To morderstwo było konieczne? Tak. Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd, spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje Wien? Tak, do zobaczenia. Czyli to jeszcze nie jest koniec misji? Uważam, kurde, się za bardzo sobie rozegrałem z tymi zadaniami. O, mam jakąś tajemniczą kuszę. A gdzie jest ciało tego typa? Bo gdzie jest wyjście generalnie stąd? A, tutaj. Spotka się z Lambertem. Dobra. Spotkamy się z nim. Jeszcze, kurde, przydałoby się zabrać te przedmioty. A to Feller, bez Feller. Ale dobra, będzie. Skończymy misję do końca. Mam nadzieję, że się uda w dzisiejszym odcinku. Czy będziesz na tyle uprzejmy, by pomóc mi w ważnej sprawie? Służę wiecznemu ogniowi. Dobra, już jesteśmy prawie na miejscu. Ciebie też nienawidzą. Czegoś jest. Wina, wina, wina. Tak. Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego zabiłeś Lunda? I o co w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką czy długą wersję? Dawaj długą. Chcę długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo, kurwa, śmieszne. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelander. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły kota. Z tego, co pamiętam, monstrum zostało w końcu pokonane. Tak, gdy wypruło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Aidenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie. Potem pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubię, ale nie dorastasz mu do pięt. Miałeś wytłumaczyć się z morderstwa nadzorcy. Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły kota. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami.
Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnych. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aidena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zabójcami. I to on zadał śmiertelny cios. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko twojej pomocy. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź. Okej. Okay. Tutaj mam jeszcze tablicę z kolejnymi. Wien? Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. A czemu miałabym wam pomóc? Mojemu przyjacielowi bardzo na tym zależy. A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za twoje piwo, a potem zobaczymy, jak cenne są twoje informacje. Może da się przekonać. Należałam do Hansa Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym, on już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Powiedziałeś, że Tauler się zmienił. Co miałeś na myśli? Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysiej dziurze. Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Oprócz mnie? Selize, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selize do Tretogoru, Hammond na Skellige, a Lund? Lund nie żyje. Trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hammondem lub Selize. Gdzie znajdziemy tę Selize? Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze. Taki dla bogaczy. Dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Jak się nazywa ten burdel? Czarna Lilia. Selize zawsze miała zły gust. Potrzebujemy informacji o Hammondzie. Kiedyś był prawą ręką Taulera. Gdy Hansa się rozpadła, wrócił na Faroe, skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. A ty? Jaka jest twoja historia? Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Ze 100 kroków trafiałam z łuku w wróble, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał tę pizdę Selize. Uczestniczyłaś w zamordowaniu Wiedźmina Aidena? Może nie pamiętam. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selize. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po piętach, zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie. Nie, Lambert. Racja. Lepiej ją tak zostawić. A moje pieniądze? Skurwysyny. Jeszcze chciał ją zabić? Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Pójdź na Skellige i przyciśnij Hammonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Selize. Dobra. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Ruszam w drogę. Powodzenia. Mam nadzieję, że ta misja się nam wykona teraz. Że nie będziemy musieli na Skellige jeszcze się wyruszać. Udaj się na Froę w celu odszukania Hammonda. Matko i córko. Czyli
nic z tego. Na razie nie wykonamy tej misji w dzisiejszym odcinku. Aj, trochę się kurde sfrajerowałem z tym wszystkim. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!